No i co? Po dzisiejszej dramie, po dzisiejszym update Starkowa i po nowej wersji, którą dodali do OBSG, no tak naprawdę chyba już nie trzeba killera Tarkowa. Killer Tarkowa to Nikita, ale nadchodzi arena, czyli Tarkov, bo arena to jest praktycznie Tarkov 1 do 1. Różnica jest taka, że mają doświadczony team deweloperów, bo pracuje nad tym Level Infinite, zapleczem Tencentu i na dużo lepszym silniku, bo na Unreal Engine 5, a Tarkov stoi na gównianym Unity. Więc to są główne różnice pomiędzy tymi grami. Dodatkowo za Tarkova płacicie 500 zł. A za Arena będzie free to play. Będzie totalnie za friko. Miałem bekę z ludzi, którzy bronili Tarkova przy moich ostatnich filmach z Tarkova. Bekę mam tak z tych ludzi, że się dali tak jebać w dupę. Pokupowali ody śmieszne. A teraz mają kurwa kolejny pakiecik do kupienia. Pozdrawiam też debili, którzy kupią ten najnowszy pakiecik do Tarkova. Ale lecimy. Wyszedł gameplay, trailer areny. Oglądamy. Graficznie, no jest to Unreal Engine 5, więc jest dobrze. Mamy vaulting, czyli rzecz, którą Tarkov dostał po 6 latach istnienia. Tutaj gra dopiero będzie wchodzić do bety. Zamknięta beta 8 maja, także widzimy się na Twitchu, na YouTubie, ja będę streamował na pewno 8 maja, będę miał dostęp, także pogramy, zobaczymy. W skrócie, ta arena to, nie mówię, że będzie, ale może być lepszy Tarkov. Znaczy teraz już nie trzeba, żeby gra była lepsza od Tarkova, ok? Wystarczy, że nie będzie kosztować 1500 zł, ale no, także... Do zobaczenia.